Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 7 rozdział? Wolni od zakonu. Ten 7 rozdział listu do Rzymian składa się z 3 części. Po pierwsze Rzymian, 7 rozdział od 1 do 6. Wierzący jest uwolniony od zakonu, od prawa. Nie musi go wypełniać, aby przyjść do Boga, bo jest już z Bogiem pojednany. Prawo nie jest też regułą jego życia. Pan Jezus Chrystus jest normą dla jego postępowania. Rzymian 7 rozdział od 7 wersetu do 13. Poznanie grzechu następuje w momencie ustanowienia prawa. Jego funkcją jest pokazanie człowiekowi, czym jest grzech. Rzymian 7 rozdział 14-25. Doświadczenie nawróconego człowieka, który chce się podobać Bogu z własnej siły, ale mu się to nie udaje. Uwolnieni jesteśmy od zakonu, bo tak mówi Słowo Boże w wersecie 1 rozdziału 7, czyli Rzymian 7:1. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? W pierwszym wierszu znajdujemy dwa różne znaczenia słowa zakon lub prawo. Wierni w Rzymie wiedzieli, czym jest zakon, prawo. Kiedy więc Słowo Boże używa terminu prawo, może ono oznaczać nadanie prawa. Prawem, które rządzi człowiekiem, jest jednak 10 przykazań. Jest to prawo z góry Synaj i jest ono obowiązujące dla człowieka. Reguluje jego życie i karci go, jeśli go nie zachowuje. Ma ono moc wiążącą tak długo, jak długo żyje na ziemi. Dlatego prawem, które rządzi człowiekiem, jest jednak 613 przykazań. Jest to prawo z góry Synaj. Jest ono obowiązujące dla człowieka. Czasami skrótu myślowego się używa, mówiąc zamiast 613 przykazań, 10 przykazań, natomiast jest to generalnie, chodzi o prawo z góry Synaj. Prawo Boże odnosi się więc tylko do żywych, nie do zmarłych, bo 613 przykazań ma moc wiążącą tak długo, jak długo człowiek żyje na ziemi. Rzymian, 7 rozdział od 2 do 3 wersetu, mówi: albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Apostoł Paweł bierze za przykład prawo małżeńskie, aby pokazać nam, w jaki sposób staliśmy się wolni od zakonu. Kobieta zamężna jest związana z mężem tak długo, jak długo on żyje. Jeśli jednak umarł, prawo małżeńskie nie wiąże jej już z mężem, ale jest wolna, by poślubić innego mężczyznę. Jeśli natomiast bierze sobie innego męża, gdy on żyje, to narusza prawo małżeńskie i popełnia grzech. Kolejny fragment z rozdziału 7 to werset 4. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy
owoc wydawali dla Boga. Rzymian 7 rozdział 2 do 3 wersetu apostoł Paweł stosuje teraz przykład prawa małżeńskiego, odwracając go jednak. Umarliście dla zakonu. Nie jest teraz tak, jak w przypadku prawa małżeńskiego, że mężczyzna umarł, a tym samym kobieta została uwolniona. Dla nas to nie prawo zostało uśmiercone, ale my, którzy się nawróciliśmy do Pana Jezusa, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa. Bo kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, powiedział Pan Jezus Chrystus. A więc jeśli Pan Jezus Chrystus powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, to ten, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Więc my, którzy się nawróciliśmy, to jesteśmy w sytuacji, że to nie prawo zostało uśmiercone, ale my, którzy się nawróciliśmy do Pana Jezusa. Stało się to przez ciało Chrystusa, ponieważ w śmierci Chrystusa Bóg widzi nas również umarłymi. Przez to jesteśmy wolni od prawa. To jasne. Osoba zmarła nie podlega już wymaganiom prawa, ponieważ jesteśmy martwi dla prawa z powodu śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy od prawa uwolnieni. Jako wierzący jesteśmy teraz połączeni ze zmartwychwstałym Chrystusem. W tej nowej relacji możemy przynosić Bogu owoce. To jest piękny epilog tego wersetu. List do Rzymian, 7 rozdział, od 5 do 6 wersetu. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Więc mamy nowe możliwości wierzącego. Jedna z nich, gdy byliśmy w ciele, to znaczy, gdy byliśmy nienawróceni, byliśmy pod zakonem i byliśmy zdominowani przez grzech mieszkający w naszym wnętrzu. To wytwarzało martwy stan, martwicę, w którym grzech był prowokowany przez przepisy prawa. W rezultacie dojrzewał owoc, który prowadził do śmierci, a w ostatecznym rozrachunku do wiecznego potępienia. Teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Jesteśmy uwolnieni od jego wymagań, roszczeń, których nie mogliśmy spełnić. Jesteśmy uwolnieni od wymagań prawa i roszczeń prawa, których nie mogliśmy spełnić, które kiedyś nas trzymały i osądzały. Teraz jesteśmy od tego wyzwoleni przez śmierć Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Służymy Bogu w nowym duchu, czyli w duchowej jedności z Chrystusem. Nie żyjemy jako minimaliści, ale chcemy być jak najbliżej Pana Jezusa Chrystusa i jak najbardziej Mu się podobać. Życie chrześcijańskie nie jest służbą według litery prawa polegającego na zachowywaniu reguł zakonu. Stare prawo z Synaju nie daje nam mocy do wypełniania woli Bożej. Jednak złączeni z naszym Panem, Panem Jezusem Chrystusem, jesteśmy w stanie ją wykonywać. Poznanie grzechu przez prawo jest kolejną kwestią, którą tutaj trzeba poruszyć. W drugiej części Rzymian 7 przedstawiono korzyści płynące ze znajomości przykazań Bożych. Prawo daje nam
wiedzę o tym, czym jest grzech. Rzymian 7, rozdział, werset 7. Mówi, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Czy prawo jest grzechem, ponieważ prowokuje człowieka do zła? Nie, gdyż daje je Bóg. A wszystko, co daje Bóg, wszystko, co On daje, jest dobre. Pomyślmy o słowach z listu Jakuba, 1 rozdział, 17 werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Tak jest również w przypadku 613 przykazań. 613 przykazań pochodzi od Boga i dlatego owe 613 przykazań Starego Testamentu jest doskonałe i dobre. Gdyby nie było prawa, trudno byłoby człowiekowi uznać grzech za grzech. Dzięki prawu wiemy, czym jest grzech. Czytamy o tym w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 9 i 10 werset. Nawet dzisiaj, w czasie łaski, prawo ma swoje znaczenie. Nie jest ono jednak przeznaczone dla wierzących, ale dla niewierzących, aby wiedzieli, co jest złe i niedobre w oczach Boga. Obowiązuje więc ogólna zasada. Przez prawo rozpoznaje się grzech. Z kolei Rzymian 7, rozdział 8, werset mówi, lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Ten werset stwierdza, że zakazy tym bardziej prowokują do grzechu. Wie o tym każdy, kto wychowywał dzieci. Jeśli czegoś im nie wolno, to tym bardziej mają ochotę to zrobić. Niemniej jednak zauważamy, że prawo uaktywnia grzech. To nie prawo jest problemem, lecz grzech. Z kolei Rzymian 7, rozdział 9, werset mówi, i ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Następnie apostoł mówi retorycznie, czyli pyta, nie oczekując na odpowiedź. Kiedyś żyłem bez prawa. Chcę w ten sposób wyjaśnić pewien problem. W swej pozycji wyjściowej, czyli bez prawa, grzech nie jest pobudzany. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Jest to doświadczenie każdego człowieka. Jeśli coś jest zabronione, to tym bardziej człowiek nabiera chęci, by to zrobić. Tacy po prostu jesteśmy. Też mamy w 7 rozdziale listu do Rzymian powiedziane, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku życiu, było ku śmierci. Ja umarłem. Oznacza to, że martwy stan człowieka jest wynikiem aktywności grzechu. Bóg dał 613 przykazań, żeby człowiek je zachowywał, ale okazały się dla niego śmiercią, gdyż w nim, w tym człowieku jest grzech. Jest to gorzkie doświadczenie, które każdy z nas przeżył. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie oprzeć się i wymagań prawa spełnić. Więc własnymi siłami nie jesteśmy w stanie wypełnić wymagań zakonu. Dlatego prawo skazuje nas na śmierć, zamiast dawać nam życie. List do Rzymian, 7 rozdział, 11 werset.
mówi: albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie zabił. Jakie mocne słowa. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie zabił. Kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakimś nakazem lub zakazem, mieszkający we mnie grzech mówi: można go spełnić, trzeba się tylko wysilić lub ciężko popracować. To jest oszustwo. Szybko okazuje się, że nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Wielu z nas zna tak zwane dobre postanowienia, które czasami składamy, na przykład na początku roku. Już po kilku dniach ponosimy klęskę w tej kwestii. Tak też było z ludem izraelskim, kiedy Bóg dał prawo na górze Synaj i lud powiedział: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Druga Mojżeszowa 19:8. Ale szybko się okazało, że tej obietnicy nie mogli dotrzymać. Człowiek nie jest w stanie zachować prawa z powodu grzechu, który w nim mieszka. Rezultatem tego jest śmierć. Przez te gorzkie doświadczenia prawo uświadamia człowiekowi jego stan. Stan śmierci. Wersety 12 do 13, jeśli chodzi o rozdział 7 listu do Rzymian, mówią: tak więc zakon jest święty, i przykazanie jest święte, i sprawiedliwe, i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Rzymian 7 rozdział 12 do 13 wersetu podsumowuje tę część. Najpierw stwierdza się, że prawo jest święte i czyste. Ponadto jest sprawiedliwe, zgodne z wymaganiami Boga. Wreszcie jest ono dobre dla człowieka, gdyby tylko zdołał je zachować. Teraz pojawia się pytanie: czy dobro, które pochodzi od Boga, przynosi człowiekowi śmierć? No nie. Tak nie było, ale grzech do tego doprowadził. Przez przykazanie grzech stał się tylko bardziej obrzydliwy. Z powodu prawa grzech pokazuje całą swoją obrzydliwość i poprzez prawo doprowadził człowieka do beznadziejnego stanu, stanu śmierci.